Cześć! Witam Cię w filmie w temacie podstawowego rozciągania. Stworzyłam ten film po to, żeby obalić kolejne wymówki o braku czasu, ponieważ spędzimy na tym treningu 10 minut i zobaczysz, że od razu poczujesz się lepiej. Zapraszam! Przejdź do klęku podpartego i z klęku dosiadł na piętach. Jeżeli nie potrafisz usiąść na piętach, możesz sobie coś podłożyć, usiąść na przykład na poduszce. Jeżeli przyjmiesz już pozycję, przejdź do skłonu w przód. I przytrzymaj. Powoli wyjdź w górę i teraz postaraj się pogłębić pozycję. Oddychaj. Wyjdź do góry i teraz przejdź jedną nogą do przodu i postaraj się usiąść na pośladku. Jeżeli jest to pozycja, która jest w tym momencie dla Ciebie za trudna, wtedy usiądź na pięcie i zostań w tej pozycji. Jeżeli dasz radę, usiądź na pośladku, drugie biodro zwróć do podłogi, i spróbuj się wyprostować. I przytrzymamy chwilę taką wyprostowaną pozycję. I tutaj powinno być czuć lekkie rozciąganie pośladka i tej części uda. No i także, jeżeli masz ciasno w biodrze, no to rozciąganie biodra nogi z tyłu. I wytrzymaj jeszcze, oddychaj. Z każdym oddechem powinno się lekko rozluźniać. I teraz możemy pogłębić pozycję, przechodzimy na przedramię i przytrzymujemy. Jeżeli dasz radę i czujesz, że możesz, możesz się położyć. I wyjdź w górę, wyprostuj się jeszcze na chwilę. Pamiętaj, żeby robić te ćwiczenia na swoich zakresach ruchu i powoli dążyć do tych zwiększonych. I teraz przyciągnij nogę z tyłu i piętę do pośladka. Jeżeli ta pozycja jest dla Ciebie za trudna, możesz wziąć ręcznik i pociągnąć stopę ręcznikiem. I wytrzymaj jeszcze. Jeszcze 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Odłóż i zmieniamy strony, czyli siadamy na drugiej nodze, nogę z tyłu prostujemy, biodro jest do dołu, no i utrzymujemy na razie wyprostowaną pozycję. Oddychamy.
No i teraz, jeżeli czujesz, że możesz, przejdź na przedramię. Jeżeli będziesz robić ten filmik kolejny raz i poczujesz, że możesz zrobić większy zakres, no to wtedy od razu rób większy zakres, czyli nie na przedramiona, tylko przejdź sobie od razu do wyprostowanej pozycji. A jeżeli dopiero próbujesz, no to możesz przejść do tej wyprostowanej pozycji teraz, czyli kładziesz się na nodze. No i teraz wyprostuj się, wyjdź w górę, przyciągnij nogę z tyłu do siebie i przytrzymaj. Jeszcze chwila. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Odłóż nogę, przejdź do siadu skrzyżnego i w siadzie skrzyżnym złącz stopy, rozepchnij kolana na zewnątrz, możesz złapać ze stopy. Tutaj pamiętaj, żeby nie bujać kolanami. Czyli nie robimy czegoś takiego, jak często robiliśmy na WF-ie. I staraj się utrzymać. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz, możesz złapać za stopy i lekko łokciami rozepchnąć kolana. I jeszcze. Pięć, cztery, trzy, dwa. Jeden. Super. Usiądź skrzyżnie. Wyprostuj się. I teraz załóż ręce za głowę i zroluj mocno, ściągając brodę do mostka i całą głowę w dół. I poczekaj tak chwilę. To nie ma być mocny nacisk. Ma być tylko zaznaczenie rozciągania. Jeżeli boli cię szyja w tej pozycji, odłóż ręce i spróbuj utrzymać samą szyję, samą głowę, przyciskając brodę do mostka. A jeżeli czujesz, że możesz, wtedy trzymaj ręce założone. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Super. Wyprostuj się i teraz przełóż prawą rękę za lewe kolano, mocno skręć. Oddychaj. I pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Zmień stronę. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Super. Wyjdź do środka i teraz przytul ucho
do lewego ramienia, przytrzymaj. I teraz tutaj będzie czuć lekkie rozciąganie. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i druga strona. I trzymaj. I pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Super. Na koniec. Najpierw połóż się na plecach. Przyciągnij kolana. Pobujaj się na boki. Przód, tył. Rozmasuj lędźwia, rozmasuj piersiówkę, no i później zrób, myślę, że to będzie wasze ulubione ćwiczenie. Wyciągamy daleko nogi, daleko ręce i staramy się oddalić je od siebie. Czyli próbujemy się wyciągnąć. Oddychaj. I 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i puść luźno. No i to by było na tyle. To jest twoja podstawa. Jeżeli któreś z tych ćwiczeń czujesz, że pomaga ci bardziej, zastopuj film i zostań w tej pozycji dłużej. Używaj tak często, jak potrzebujesz. Powodzenia!